Żywokos to pospolita roślina rosnąca na polach, nieużytkach rolnych lub w parkach miejskich. Ma grubą łodygę i kolorowe kwiaty. Fioletowe, różowe, kremowe lub białe. W leczeniu wykorzystuje się ciemnofioletowy korzeń rośliny. Żywokos stosuje się głównie w leczeniu skręceń oraz wichnięć. Można przygotować z niego również maść lub nalewkę. Korzeń żywokostu może być szkodliwy, dlatego trzeba uważać na podanie doustne naparu ziołowego. W lecznictwie stosuje się głównie maści oraz nalewki, którymi smarowane są obolałe, zwichnięte, spuchnięte i skręcone miejsca. Na jakie dolegliwości pomaga żywokost? Żywokost zawiera allatoninę, polifenole, garbniki, substancje śluzowe, a także auksyny. Te składniki pomagają regenerować uszkodzoną tkankę i tworzyć nową, dlatego korzeń z żywokostu skutecznie leczy obrażenia. Przyłożony do rany opatrunek, pod którym znajduje się korzeń, wyciąga opuchliznę. Zioło niweluje również bóle reumatyczne oraz rwę kulszową. Żywokost stosuje się przy zapaleniach kości i stawów, a także skręceniach, zwichnięciach i obrzękach. W sklepach zielarskich dostępne są również suszone zioła, które przed podaniem doustnym należy zalać szklanką wody, a następnie gotować przez około 15 minut. Regularne picie naparu, to jest 2-3 razy dziennie, zmniejsza objawy wrzodziejącego zapalenia jelita. Ponadto zwalcza uporczywy kaszel i zapalenie oskrzeli. Jednak napar można stosować krótkotrwale, tylko kilka dni i zgodnie z zaleceniami lekarza. Maść żywokostu. Na co stosować? Maść żywokostu stosuje się na otwarte rany, w których tkanki zaczęły się regenerować. Poza tym maścią smaruje się opuchnięte miejsca pourazowe, takie jak kostki, kolana i łokcie. Osoby, które chorują na artretyzm, również używają smarowidła do zmniejszenia bólu. Maść warto zrobić w domu. Wystarczy zetrzeć na tarce korzeń żywokostu i dodać do roztopionego w garnku smalcu. Następnie należy przelać smarowidło do słoika i poczekać, aż stężeje. Maść można stosować kilka razy dziennie. Jak działa nalewka z żywokostu? Nalewką z żywokostu można smarować twarz oraz ręce, ponieważ napina i wygładza skórę. Zmniejsza również zmarszczki wokół oczu. Można nią także smarować opuchnięte miejsca. Nalewkę przygotowuje się z korzenia żywokostu, które należy zalać mocnym alkoholem, takim jak brandy lub wódka. Po 2 tygodniach można zacząć stosować wywar, nalewając odrobinę na wacik i przykładając do rany. Jeśli spodobała Ci się tematyka tego filmu i chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak utrzymać swój organizm w zdrowiu, to zasubskrybuj mój kanał Domowe Sposoby na Zdrowie. Dziękuję.